Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Jest piątkowy wieczór, godzina 19. Rozpoczynamy program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Naszymi gośćmi są dzisiaj Artur Kowalski, dziennikarz naszego dziennika. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan dr Andrzej Mazan, felietonista naszego dziennika. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. To już ostatnie godziny kampanii samorządowej, kampanii długiej, burzliwej, o której politycy mówią, że jest grą o wszystko. Przez ostatnie kilka miesięcy mieliśmy licytację, kto więcej zbuduje linii metra w Warszawie, kto więcej zbuduje żłobków, kto skuteczniej będzie zwalczał smog. W ostatnim czasie pojawiły się też tematy ideologiczne. Rafał Trzaskowski zapowiada podpisanie karty LGBT. Na mapie Polski aż 5 z 16 województw szczególnie wyróżnia się pod względem poparcia udzielanego środowiskom homoseksualistów. To m.in. województwa zachodniopomorskie, śląskie, dolnośląskie i świętokrzyskie. Najwięcej pieniędzy na promocję LGBT przekazało województwo mazowieckie, wynika z raportu Ordo Iuris. Województwo mazowieckie w tym roku wsparło kwotą 25 tysięcy złotych Paradę Równości, czyli coroczną imprezę środowisk LGBT, było tak zwanym platynowym partnerem Parady Równości. Stolica przekazywała organizacjom pro-homoseksualnym ogromne kwoty. Warszawa dofinansowała inny podmiot zaangażowany w paradę, czyli Stowarzyszenie Lambda Warszawa. I była to kwota przekraczająca 366 tysięcy złotych. Promocja środowisk LGBT stała się też miejscem walki o głosy wyborców. Kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że podpisze kartę LGBT, która zakłada popieranie środowisk homoseksualnych i organizację Parad Równości. Wiele z postulatów, które są w karcie, jest zawartych w moim programie. Ja uczestniczyłem i w samej Paradzie Równości mówiłem jasno i deklaruję to po raz kolejny, że obejmę paradę swoim patronatem. Samorządowa karta LGBT zakłada między innymi utworzenie hostelu interwencyjnego dla osób homoseksualnych i transpłciowych, wprowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach dotyczących edukacji seksualnej i programu szkoły wolnej od dyskryminacji, infolinię dla osób LGBT. Jasną deklarację w tej sprawie złożył kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Trzaskowski mówi, że podpisze kartę LGBT, ja nie podpiszę żadnej karty ideologicznej. Panowie, to była rzeczywiście burzliwa kampania samorządowa. Kampania prowadzona w szczególnych warunkach, bo w warunkach totalnej walki opozycji z obozem rządzącym. Panowie, panów zdaniem, jakie były najważniejsze motywy tej kampanii samorządowej? Motywy przeniosły się z tej walki partyjnej do kampanii samorządowej. W wielu debatach tematem było niekoniecznie to, co samorząd może zrobić, tylko te kwestie poruszane na tym poziomie centralnym przez największe partie polityczne. Szanowni panowie, jest jakby ten wątek dotyczący demokracji, konstytucyjności, praworządności i tak dalej. Wiele środowisk opozycyjnych mówi, no mam do czynienia z dyktaturą, demokracji nie ma. No tymczasem no wszystko wskazuje na to, że to będą wybory demokratyczne. Nie ma żadnych przesłanek, żeby było coś innego. I ja pytam, jakim dyktatorem jest Jarosław Kaczyński, że dopuszcza do wolnych, swobodnych wyborów, panie doktorze? To oczywiście są śmieszne rzeczy, prawda? To nie ulega wątpliwości. Demokracja kwitnie, bo tak można by powiedzieć. Nawet jeżeli spojrzymy na to, co wygadują, czy co proponują, czy jakie wypowiedzi się pojawiają w tej kampanii samorządowej. Ale myślę, że jednak rzecz jest troszeczkę taka trudniejsza w tych wyborach, dlatego że jednak toczy się pewna walka o kształt Polski, również ideowy. To nie tylko tutaj to LGBT, prawda, ale generalnie rzecz biorąc chodzi również o kształt, jak gdyby można powiedzieć, pewnej etyki rządzenia, tak bym powiedział, pewnej etyki polityki, prawda, w tym momencie. I to z jednej strony mamy to straszne sformułowanie pana Schetyny o szarańczy, prawda, które jest no absolutnie dyskwalifikujące, prawda, ale w jakiejś mierze odzwierciedla tą pogardę, która istnieje po drugiej stronie PiS-u, prawda, tych przeciwników pisowskich. I myślę, że to nie było takie,
takie oderwane, prawda, to było przemyślane, prawda, to było też jak gdyby też odezwanie się do takiego elektoratu, który kieruje się wyłącznie nienawiścią do PiS-u, bo tu opozycja rozgrywa, można byłoby powiedzieć, swoją kartę, jak gdyby cały czas grając na tych emocjach, które wyzwalają negatywne odczucia, czy negatywne, tak bym powiedział, negatywne uczucia w stosunku do PiS-u. I to jest jedna sprawa i myślę, że to będzie najważniejsze, prawda, w tym wszystkim, bo z jednej strony myślę, że tak, że w jakiejś mierze PiS pewnie zagarnie część sejmików, prawda? Myślę, że być może będzie tak, że uzyska w niektórych, może w dużej części większość, prawda? Bo tu myślę, że tu specjalnie nie ma na co głosować. Gorzej oczywiście wygląda sytuacja z wielkimi miastami, tak, prawda? Właśnie. To jest problem, który tutaj się pojawia, dlatego że te propozycje, które tutaj są i ta propozycja pana Trzaskowskiego wprowadzenia edukacji, do edukacji elementów ideologicznych, prawda? Jest jednym z największych zagrożeń, które właściwie można by powiedzieć pojawiają się w tej kampanii. To znaczy w jakim stronę pójdzie wychowanie naszych dzieci, czy to będzie w stronę normalności, czy w stronę nienormalności, prawda? I to jest myślę, że kluczowa rzecz, która się tutaj pojawia. Ale to jest nie tylko problem Warszawy, bo podobnie jest w Gdańsku. Tam już te procesy zostały uruchomione kilka miesięcy temu. Urzędujący obecnie prezydent pan Adamowicz już wprowadził tą politykę równościową do szkół. No, i to jest podtrzymywane. No, w Poznaniu o prezydencie, który w tej chwili urzęduje, mówi się tęczowy jacuś, tak? Więc jest ten trend. I moje pytanie, czy to już takie jest społeczeństwo w dużych miastach? Jest tak ideologicznie przerobione? Czy z czego to też panu zdaniem wynika, że wielu wyborców no, skłania się do tego typu rozwiązań? Ale to, czy się skłania, to może dopiero się okaże. Ale duże poparcie przynajmniej w sondażach ci kandydaci mają. To jest też oczywiście kwestia tego, czy rzeczywiście na przykład mają dlatego spore poparcie wyrażone, no, które pokazują te sondaże, właśnie dlatego, że takie też treści głoszą, te, o których pan redaktor tutaj wspomniał. Ale też jest z drugiej strony, też tutaj mamy podkreślenie, jak bardzo jednak jest istotny ten głos tego wyborcy pojedynczego, który rzeczywiście może zdecydować, jak jego dziecko będzie uczone w szkole, czego będzie uczone. Ja słuchałem w jednej ze radiostacji takiej debaty kandydatów na prezydentów Gdańska i tam było kilku tych kandydatów. I proszę Państwa, tylko jeden kandydat powiedział, że będzie sprzeciwiał się wprowadzeniu tej ideologii lewicowej do szkół i w ogóle promowaniu tej tak zwanej polityki równościowej, bo to jest tak naprawdę nowomowa i tak zwana nowa lewica narzuca ten sposób mówienia, ten język, aby ukryć pewne rzeczywiste ideologiczne fakty. I jeden tylko, pan Płażyński powiedział, że nie będzie tego popierał. Ale został wybuczany, bo tam było dużo tych przedstawicieli tych środowisk skrajnie lewicowych. No bo tu jest problem, można by powiedzieć, w tą stronę on zmierza. To jest, ja nie widzę tego, żeby te hasła głoszone przez grupy, można by powiedzieć, liberalizujące moralność publiczną, prawda, miały duże wzięcie. To znaczy nie ma tego, że to jest element wolnościowy, że to jest element postępu, prawda. To jest oczywiście w jakiś sposób wymuszane pewnym trendem europejskim, czy przez pewne siły europejskie, pewną niesamodzielność, można byłoby powiedzieć, tych sił, prawda, właśnie tej koalicji nowoczesnej, prawda, czy obywatelskiej nowoczesnej, prawda, które, ale nie widać w tym przekonania. Chociaż oczywiście to jest groźne, bo w momencie, gdy dojdą do władzy w samorządzie takie osoby, prawda, które będą zmuszone, bo to, albo też będą przekonane do realizacji tych postulatów, prawda, które wypaczają, jeszcze raz powtarzam, normalny rozwój młodego człowieka i każdego człowieka, bo to jest kluczowa sprawa. My tu toczymy bój znacznie głębszy, tak bym powiedział, prawda, niż tylko same wybory samorządowe. My tu toczymy bój o pewien kształt naszej ojczyzny, prawda, taki kształt, który wynika z pewnej tradycji, którą byśmy mogli nazwać króciutko, wolni z wolnymi, równi z równymi, prawda. To jest ta rzecz, prawda, i też oparta o pewną normę
moralną, naturalną i chrystusową, prawda? Panowie, pan wspomniał o samodzielności, a ja bym chciał też zapytać o samodzielność. Na przykład w Warszawie w tej chwili jest rywalizacja między głównie, no to o tych dwóch kandydatów, myślę, że rozstrzygnie się spór o to, kto będzie, wśród tych kandydatów rozstrzygnie się spór o to, kto będzie rządził Warszawą, między Patrykiem Jakim a panem Trzaskowskim. Ja chciałem zapytać, czy Rafał Trzaskowski będzie politykiem samodzielnym? Jak panowie oceniają jego dotychczasowy dorobek, jego postawę, jego pewne predyspozycje intelektualne oceniają? Czy to w jaki sposób będzie sprawował swój urząd? Jeśli wygra oczywiście. Ja tego dorobku pana Trzaskowskiego jednak nie widzę. Występuje raczej jako polityk taki, no, mówiąc trochę tak brzydko, funkcjonariusz tak, partyjny, który został wyznaczony do pewnych tutaj spraw, z których ma się wywiązać. Samodzielny, nie widzę tego, żeby to miał być polityk, prezydent, który jest samodzielny, który ma rzeczywiście jakąś... Dobrze, a jak on nie będzie samodzielny, czyli kto będzie rządził Warszawą? No, zaplecze partyjne w postaci działaczy środowiska, które jest dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, zapewne ludzie do rządzenia będą odpowiednio skierowani. Myślę, że stwierdzenie czy pokazanie, prawda, że pan Trzaskowski jest aparatczykiem, prawda, bo generalnie rzecz biorąc taki jest przekaz, taka jest jego wizualizacja, prawda, w tym momencie spełniającego pewne postulaty partyjne, prawda, i jak gdyby wyeksponowanego przez partię, nakazanego, prawda, bo on nie ma charyzmy, prawda, tu rzeczywiście w każdym z tych wystąpień to nic porywającego nie ma, prawda. Jest to człowiek, no, rzeczywiście poza Warszawy, prawda, więc nie mający tutaj zaplecza, można było powiedzieć, również takiego, ja bym powiedział, towarzyskiego, nie, w sensie takim, no, pytanie, z kim on tam będzie rządził. Będzie marionetką, tak by trzeba byłoby powiedzieć, bo to jest najgorsze w tym momencie, prawda, że tutaj, bo jednak wytworzył się w Warszawie pewien układ władzy, prawda, nazwijmy to nawet w cudzysłowie, pejoratywnie, pewnie elity, prawda, która nie chce wypuścić swoich rządów, no, szeroko pojętych, prawda, dlatego że ma z tego duże korzyści. Prawda? Przykładem jest tak zwana, znaczy no nie tak zwana, no mafia, która wyłudzała kamienicę przez tyle lat. Myślę, że tam więcej jest takich układów, może takich nieujawnionych jeszcze, korzyści płynącej z samego wykonywania władzy, prawda, i jak gdyby chronienia też tych swoich, można by powiedzieć, szeroko pojętych osób związanych z tą liberalno-lewicową opcją, prawda? Natomiast czy pan Trzaskowski będzie potrafił, prawda, jeżeli oczywiście zostanie tym prezydentem, prawda? Czy będzie potrafił nadać własny rytm? Ja wątpię, prawda, w tym momencie. Ja nie tylko mówię, że on nie zrealizuje nawet, no pewnie będzie próbował realizować te ideały w takie równościowe, czy takie chwytliwe, prawda, dla liberalnej widowni europejskiej, bym tak powiedział, prawda. Natomiast czy to będzie z korzyścią dla Warszawy? Nie, to absolutnie nie. A panowie, jak panowie oceniają sytuację w Łodzi? No tam jest naprawdę dość specyficzna sytuacja. No, kandyduje osoba, która według sondaży cieszy się dość dużym poparciem, no ale osoba z wyrokiem sądowym, jest spór prawny, no, o ile nie ma wątpliwości, że może kandydować, to już jest wątpliwość, czy może sprawować swój urząd po ewentualnym wyborze, bo prawo mówi, że pracownik samorządowy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem. Ale czy to jest wątpliwość, to raczej to się wydaje, że jest akurat jednoznaczne, że nie może sprawować urzędu, nie mogłaby pani prezydent obecna Łodzi objąć tego urzędu w przypadku wyborczego zwycięstwa. Rzeczywiście, no i mamy jedną kwestię, że tak, sondaże rzeczywiście wskazują duże poparcie dla pani Zdanowskiej. To jest jeden fakt. Drugi fakt jest taki, że rzeczywiście została skazana wyrokiem prawomocnym i tego urzędu objąć by nie mogłaby. No, jest pytanie, czy rzeczywiście przepisy zostały sformułowane tak, że to mają, tak jak pani prezydent mówiła, mają wyborcy zdecydować, czy ona ma być tym prezydentem, czy nie. No, z jakiegoś powodu ta kwestia tego, czy samorządowcy, czy też posłowie
kandydaci na posłów mogliby zostać, objąć urzędy ci, którzy byli prawomocnie karani, to było szeroko publicznie dyskutowane. I rozważano wszelkie za, przeciw. I jednak Rzecznik Praw Obywatelskich jednak zwracał uwagę na to. Decyzje w tej sprawie zapadły. No, to jednak no, nie można powiedzieć, że tutaj wyborcy mają zdecydować. Jest prawo, które zostało po prostu przyjęte. Tym bardziej się tak dużo o praworządności mówi, prawda, panie doktorze? Tu jest jeszcze taki układ, można by powiedzieć, pewnej etyki politycznej, prawda? U nas nie ma takiego, można powiedzieć, modułu, czy takiego postępowania w polityce, że jeżeli ktoś czegoś nie dokonał, prawda, albo jeżeli jest nawet jak tutaj skazany wyrokiem, prawda, ustępuje w sensie w miarę po prostu takiego, żeby ocalić swoje imię, ocalić czystość swojego postępowania. Ale z panią Zdanowską jest jeszcze problem głębszy, prawda, bo przewodniczący Komisji Wyborczej, prawda, mówi, że w momencie, gdy ona zwycięży, to ona obejmie ten urząd, prawda, natomiast cały proces taki, który spowoduje usunięcie jej z urzędu, jest długotrwałym i dopóki on nie nastąpi, prawda, czyli nie będzie, ten proces nie dobiegnie do końca, to pan przewodniczący Komisji Wyborczej mówi, że pani Zdanowska będzie sprawowała funkcję. No i teraz pytanie, czy decyzje, które podejmie pani Zdanowska, będą decyzjami prawomocnymi. Panowie, przejdźmy do kolejnego tematu naszego programu. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania, czy zadawanie pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących sądownictwa jest zgodne z Konstytucją RP. Opozycja grzmi, to początek polexitu. Sprawy organizacji oraz ustroju polskiego sądownictwa są wyłącznie domeną polskiego prawa i wyłączone jest tu kompetencja traktatów. Taka interpretacja współgra z wyrokiem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Niemcy, badając europejskie traktaty, ocenili je, że traktaty te nie obejmują swoim zakresem regulacji spraw związanych z organizacją i ustrojem sądownictwa. Ale nie tylko Niemcy, ale też polski Trybunał. Co najmniej dwa wyroki z 2005 i 2011 roku wskazują, że konstytucja jest ponad prawem europejskim. I ta konstytucja, jak mówi Zbigniew Ziobro, nie pozwala unijnym instytucjom ingerować w kształt polskiego sądownictwa. Stąd pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego i innych sądów nie mogą zablokować reformy wymiaru sprawiedliwości. My nie kwestionujemy prawa polskich sądów do kierowania pytań prejudycjalnych do Unii Europejskiej. Szanujemy te prawo i szanujemy traktat. Tylko traktat mówi, że polskie sądy mogą kierować pytania prejudycjalne w zakresie wykładni czy interpretacji prawa europejskiego. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego mówi jasno, polskie sądy nie mają prawa kierować pytań prejudycjalnych w sprawach, które są wyłączną kompetencją państw członkowskich. Opozycja twierdzi, że to próba podkopywania podstawowych zasad Unii Europejskiej. Takie pisma nie przechodzą bez echa. One bardzo dużo kosztują i w Unii Europejskiej, Komisji, w ogóle w strukturach europejskich. Z ust opozycji nie dowiadujemy się jednak niczego nowego, bo niemal każde działanie polskiego rządu w Europie jest odczytywane w taki sam sposób. Co robi polski rząd? On mówi dokładnie to, co powiedział sąd w Karlsruhe, czyli niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Czy Niemcy po tym orzeczeniu wyszły z Unii Europejskiej? O ile wiem, są chyba największym państwem Unii Europejskiej. Właśnie, panowie, czy grozi nam polexit? A jak w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba w ogóle zapytać tych, którzy tego typu problemy w ogóle wymyślają. Po co to robią? Mówiliśmy wcześniej o języku tej kampanii, która też, co było znamienne, ten ostry język. Ja bym połączył to jedno, ten ostry język kampanii z wymyślaniem tego typu problemów że grozi nam jakiś polexit, wyprowadzanie przez obecną partię rządzącą nas z Unii Europejskiej, to jest, porównałbym to, to jest w ogóle zwracanie się generalnie do swojego tego najtwardszego elektoratu przez tę opozycję totalną. I tutaj sądzę, że to jest bardzo takie ciekawe i znamienne w tym aspekcie, że mamy do czynienia z pewnym odwołaniem się do tego najtwardszego elektoratu, czyli tutaj nie mamy wystąpienia o to, że o pozyskanie jakichś nowych wyborców. Ja się, panie redaktorze, nie do końca z tym zgodzę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, w której rzeczywiście wielu osób jest za
pozostaniem w strukturach europejskich. I tego typu no, bardziej realne, mniej realne sugestie puszczane w przestrzeń medialną mogą wpłynąć na tych. Zresztą sami politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że ten temat dla nich nie jest do końca wygodny i mówienie o tym powoduje, że sieje się wśród w szeregach samych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości pewien ferment. No tu jest jeszcze, myślę, że trzeba spojrzeć na to, prawda, że te wszystkie opowieści o polexicie są prowokowaniem, prawda, tak naprawdę w tym momencie zarówno posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak i rządu polskiego. I w takim kontekście też należy odczytywać te działania sądów, prawda, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawda, które również wyglądają na to, prawda, że oni w tym momencie stawiają się ponad konstytucją polską, ponad praworządnością polską, prawda, nie mając do tego żadnych uprawnień. To jest kluczowa sprawa i myślę, że pan minister Ziobro, prawda, jako prokurator generalny, prawda, kierując swoje pytania do Trybunału Konstytucyjnego, chce rozgraniczyć w tym momencie, prawda, które prawo jest większe i któremu prawu podlegają polscy sędziowie, prawda, i któremu prawu podlega porządek prawny w Polsce. Bo to, co się dzieje w tej chwili, prawda, i nawet ostatnie tutaj doniesienia, prawda, z tego Trybunału, prawda, no dotyczą właśnie tego, że na ile ta ingerencja jest i na ile ona jest związana zarówno z wyborami w tej chwili, również z tą prowokacją dotyczącą polexitu, prawda, to znaczy tutaj jak gdyby cały czas opozycja czeka na głos, którykolwiek z posłów wyskoczy, a może wreszcie coś tak, będzie. Tak. I w tej sprawie pytania, jakie zadał Trybunałowi minister sprawiedliwości, a właściwie prokurator generalny, wypowiedział się rzecznik Sądu Najwyższego, który uznał tak, powiedział tak, jest to kolejny przykład instrumentalnego traktowania prawa i to przy użyciu Trybunału Konstytucyjnego. Czyli jakby rzecznikowi Sądu Najwyższego nie podoba się to, że prokurator generalny, który ma takie prawo skierować pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, kieruje takie pytanie do Trybunału, więc no rzeczywiście tutaj już ten konflikt rząd, partia rządząca, a Sąd Najwyższy, no chyba tutaj już żadnej wątpliwości co do tego, że tu idzie o taki spór, kto kogo w tym momencie, że tak powiem kolokwialnie, wykiwa. To jest chyba groźniejsza sprawa, bo tam jest grupa sędziów, prawda, bo to trzeba powiedzieć o pewnej grupie sędziów, prawda, która dąży, myślę, że świadomie do pewnej anarchizacji życia politycznego i życia prawnego, bo tak bym to jeszcze powiedział w tym sensie, prawda. I to nie jest tak, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, że anarchizują to życie, prawda, i że doprowadzają do tego. Myślę, że rzecz jest właśnie w tym sensie bardziej podstawowa, dlatego że jest jak gdyby też pokazane, prawda, jakie są koszty polskiego państwa, na jakie koszty narażają polskie państwo te wszystkie wypowiedzi, prawda, czy rzecznika Sądu Najwyższego, czy samej nawet pani sędzi Gersdorf, prawda, w tym momencie, ale również te głosy, które niosą się od justicji, prawda, w tym momencie, ale one są głosami, które nie podtrzymują porządku prawnego i nie podporządkowują się porządkowi prawnemu, a nawet kwestionują wszelkie inne uprawnienia, tak jak tutaj no, pana prokuratora generalnego, do tego, żeby co, zadać pytanie? No właśnie, to jest przedziwna wypowiedź. Natomiast dzisiaj jest informacja, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o zastosowaniu tak zwanych środków zapobiegawczych tymczasowych, o zawieszeniu stosowania przepisów tej znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli jakby przepisy dotyczące przejścia wieku sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat są zawieszone, nie obowiązują, sędziowie mają powrócić. No, taka jest decyzja sądów, to jest jakby odpowiedź na postulat Komisji Europejskiej. No i właśnie, spodziewali się panowie takiej decyzji TSUE, czy też może są panowie mocno zaskoczeni czymś takim? Zapewne, ja może nie do końca się spodziewałem, co należało się liczyć, że taka decyzja zapadnie. Tutaj mamy kwestię zabezpieczenia, prawda? Tutaj nie ma jeszcze jakiegoś ostatecznego w ogóle orzeczenia, czy takiej... No, ale panie redaktorze, de facto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił funkcjonowanie
jakiegoś elementu prawa w Polsce. Mało tego, że zawiesił, prawda? On jeszcze powiedział, prawda, że decyzje obowiązują z datą wsteczną, bo to tak. Jeszcze jest taki cymasik w tym wszystkim. Panie redaktorze, prawo rzymskie, już na niektórych uniwersytetach studenci nie mają obowiązkowego przedmiotu, studenci prawa nie mają prawa rzymskiego jako obowiązkowego przedmiotu, więc... Ale że to chyba prawo rzymskie odchodzi do lamusa. Ale jest problem tego typu, bo rozumiem, że Trybunał się wpisał w kampanię wyborczą. Dla mnie to jest oczywiście news wyborczy w tym wszystkim, dlatego że i sam pan premier Morawiecki, ale też pan minister Ziobro i pani Mazurek mówią, prawda, że się odniosą do tego, stosując prawo Unii Europejskiej, prawda? Prawo Unii Europejskiej nie przewiduje tego typu rzeczy, które się tutaj dzieją. Jeżeli wiążemy tę sprawę, która wynikła w przededniu wyborów właściwie z tą kampanią wyborczą, to pytanie się takie rodzi, czy to rzeczywiście będzie miało jakikolwiek wpływ na nasze wybory, na wyborców w Polsce. W jakim kierunku to pójdzie, mieć. Tylko pytanie, czy pomoże bardziej Prawu Sprawiedliwości, czy może wręcz przeciwnie, bardziej pomoże ta decyzja TSUE koalicji obywatelskiej. Sądzę, że raczej tej koalicji chyba nie pomoże. Ale idę o zakład, że jutro pierwsze strony wszystkich gazet, które są nieprzychylne rządowi, wybiją ten fakt na pierwszej stronie. Mimo, prawda? Ciszy wyborczej. Ale oczywiście, tak, prawda? To nie będzie zapewne uznane jako złamanie ciszy wyborczej, tak. No bo skąd, tak? I myślę, że tutaj szkoda, że sędzia, pan profesor Safian, który jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie zwróci swoim kolegom, że może by poczekali te kilka dni tą decyzję ogłosili, a nie tak wpisywali się wprost w kampanię wyborczą w ostatnim dniu, dosłownie tuż przed ciszą wyborczą. Szkoda, że pan profesor Safian tutaj jakoś tak nie skonsultował ze swoimi kolegami. Panowie, mamy jeszcze 2 minuty do końca programu, 4 minuty, przepraszam, do końca programu. Jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, właśnie, bo było po Lexicie, a teraz będzie o rzeczywistym exicie, czyli o Brexicie. Po ostatnim unijnym szczycie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pojawiła się możliwość wydłużenia okresu przejściowego. To dałoby czas na uzgodnienie ciągle spornych zasad opuszczenia przez Wielką Brytanię wspólnoty. Panowie, czy w jaki sposób będzie przebiegało to rozstanie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską? Okazuje się, że to jednak jest problem wyjścia z tych uwikłań prawnych. Po pierwsze, tak czy inaczej Brexit nastąpi 29 marca i jest tak pytanie na jakich zasadach. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że może nawet wzrosło to zagrożenie, że będzie bez umowy, bez jakiejkolwiek umowy. To by było jednak, to jest oczywiście ze szkodą dla wszystkich. To nie jest tak, my też rozpatrujemy przez pryzmat naszych obywateli, jakie będzie to miało negatywne skutki. Ale to nie jest tak, że Wielka Brytania właściwie coś na tym zyska. Wcale też nie zyska. Tutaj mieliśmy też zapewnienia, że 90% wszystkich kwestii jest uzgodnionych. Te 90% jest uzgodnionych już od dawna. I pozostaje kwestia przede wszystkim z tego statusu, jak ma wyglądać ta granica pomiędzy Irlandią Północną a Irlandią, która pozostaje w Unii. Nikomu w Irlandii do głowy nie przychodzi, żeby to Irlandia mogła być zostać rzeczywiście podzielona. A czy panu zdaniem nie jest też tak, że Unia Europejska, część polityków Unii Europejskiej podtrzymują ten stan bezporozumienia, aby też dać wyraźny sygnał innym państwom, że uważajcie, jeśli macie gdzieś w zanadrzu pomysł wyjścia z Unii Europejskiej, to nie jest taka wcale prosta sprawa i my tutaj sobie na to nie pozwolimy. No ale to były takie pomysły, że trzeba ukarać, prawda, Wielką Brytanię za to referendum. Nie sądzę, żeby to miało rzeczywiście funkcję zastraszenia. Być może w zamyśle tych polityków brukselskich takie coś jest, ale czy obywatele państw się dadzą zastraszać? Nie. Panie doktorze, jak pan ocenia ten stan negocjacji? Myślę, że to, że nie dochodzi do porozumienia, jest klęską urzędników brukselskich, prawda? Być może jest to
przemyślana, tak jak pan tutaj redaktor mówi, pewna obstrukcja, prawda, tego, żeby do tego nie doszło, prawda, żeby to, co Wielka Brytania wybrała, prawda, nie było akceptowane, prawda, można było powiedzieć, jako coś, co przynależy narodowi, co przynależy państwu, prawda. Rzeczywiście, być może to w tą stronę idzie, prawda, żeby był jakiś niesmak wokół tego odejścia, prawda, tak tylko delikatnie mówiąc, prawda, w tym momencie, żeby nikomu do głowy nie przychodziło wyjść z imperium, prawda. No właśnie. Panowie, bardzo panom dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za wizytę w studiu, za dyskusję. Naszymi gośćmi w tym wydaniu programu, warto zauważyć, w mijającym tygodniu byli redaktorzy naszego dziennika, pan Artur Kowalski, dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. I pan doktor Andrzej Mazan, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję państwu za uwagę. Program prowadził Dariusz Pogorzelski. Kolejne nasze spotkanie w programie Warto Zauważyć w mijającym tygodniu, już w przyszły piątek o godzinie 19:00. A teraz życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.